Jestem już zmęczony i poirytowany waszą krytyką, Agaty, zwłaszcza, że zupełnie na nią nie zasługuje. Bardzo mnie to boli, czasami aż wręcz chce mi się płakać ze smutku, bezsilności, złości. Ten nieuzasadniony hejt utrudnia również pogodzenie nam się z trudną sytuacją, w której się znajdujemy, a taką naprawdę rozstanie chyba temu nie zaprzeczycie. To jej miłość, pasja, zaangażowanie sprawiły, że odzyskała człowieczeństwo i radość życia. Przestała żyć w izolacji, nabrałem pewności siebie, zacząłem realizować swój potencjał. Wyprowadziłem się od rodziców, odzyskałem głos, lepiej poznałem swoje ciało, wyszedłem do ludzi i zaznałem wielkiego uczucia. Bez jej wsparcia nigdy bym nie zbudował swojej podmiotowości. Kochałem Agatę i zawsze będę trzymał za nią kciuki bez względu na to, czy będziemy razem, czy nie. To wyjątkowa osoba, która da mi wszystko, która dała mi wszystko, co mogła dać. Nawet więcej niż ktokolwiek inny. Ciągłe podważanie jej dobrych intencji, szukanie drugiego dna w naszym związku rani również mnie. Sugerowanie, że osoba z niepełnosprawnością nigdy nie zostanie prawdziwie pokochana, że nie zasługuje na miłość, że może być jedynie ofiarą podstępu, wyzysku, jest okrutne i pozbawione empatii. Nie godzę się na to. Agata oddała się naszej relacji bez reszty. Powątpiewanie w jej szczerość, odsądzanie od czci i wiary jest albo podyktowane złą wolą i zwykłą złośliwością, albo głęboką niewiedzą. Gdy się poznaliśmy, Agata była cenioną kopii, rycerką z bogatym doświadczeniem. Ja natomiast mieszkałem z rodzicami, nie mówiłem, nie wychodziłem z domu, nie zarabiałem własnych pieniędzy, nikt nawet nie wiedział, jak wyglądam. Nie chcę się tutaj umniejszać, po prostu takie były fakty. Poza tym istnieją łatwiejsze drogi do popularności czy życia w dostatku, niż wiązanie się na 6 lat z mężczyzną z niepełnosprawnością. Agata towarzyszyła mi w najtrudniejszych momentach. Wiele razy drżała o moje życie. Musiała i wciąż musi znosić hejt tylko dlatego, że się we mnie zakochała. Podobno wiedzieliście, że to wszystko tak się skończy, że nasze związek skończy się rozstaniem. Tylko co z tego? Ja nie żałuję ani jednej minuty spędzonej z Agatą. Przeżyłem z nią piękny czas. Mogę jej tylko podziękować. To tyle.